Cześć kochani, z tej strony Mana, dobrze, że jesteście. Zrobimy czytanie. Tak, a propos mojej rany, kupiłam maść antybiotyk i bardzo ładnie zaczęła się goić, zaczęła bardzo ładnie się goić. I kiedy tylko rana zaczęła się zasklepiać tak, że nie ma na wierzchu wnętrzności, dzisiaj ugryzł mnie pies w to samo miejsce, tam gdzie było oparzenie. Także ugryzienie jest dosyć bolesne, że tak powiem, z bólu mało się nie zwymiotowałam. I jest w tym vibe taki, że to znów jestem ja ta, która krwawie. Zobaczmy co dzisiaj. W takim razie, skoro mamy śmierć i mamy nowy początek, to może zobaczymy co ciekawego dzisiaj, w ten piękny poniedziałek, nam się wykluje. Zrobię do tego czytania przedłużone czytanie, więc jeśli będziecie rezonować, napiszcie do mnie maila. Mój adres mailowy jest w opisie filmu. I wyślę Wam w mailu link do przedłużonego czytania tutaj na YouTubie. Czytanie przedłużone kosztuje 20 zł, niezmiennie. I jest w długości tak jak czytanie tutaj na YouTubie. Ok, więc zobaczmy co dzisiaj. Tęcza. Nowy początek, Vision Quest, poszukiwanie wizji, mistyczny szaman odwrócony i taniec ducha odwrócony. To jest odczucie wiedzy na temat braku wiedzy. Wiesz to, czego nie wiesz. Czyli w przeszłości najprawdopodobniej mieliście problem z rozeznaniem, czego nie wiesz, a co wiesz. Czego nie wiesz, a co wiesz. Odpowiedzialność za manifestację, która nie wygląda tak jak chcesz, tak jak to widziałeś wcześniej, ma początek w nowej kreacji, ponieważ widzisz dokładnie to, czego nie widzisz. Widzisz, że nie jesteś w braku wiedzy, jednocześnie brak wiedzy jest częścią Twojego doświadczenia, z którym jesteś w komunikacji albo będzie częścią Twojego nowego początku. Komunikacja z brakiem wiedzy. Ok.
czy może jesteś w jedności z komunikacją. Która ma brak wiedzy? Słyszę, nie musisz się zagłębiać. Nie musisz się zagłębiać w coś. Papież odwrócony, Hierophant. Dwa kielichy odwrócone i cztery miecze odwrócone. Znasz proces, który przeszłaś, przeszedłeś. I to, co odbieram w jakimś momencie, to musi zaprocentować. I pytasz się, w jaki sposób. To może zaprocentować. Pytasz o twój proces, w jaki sposób może zaprocentować, w jaki sposób może rozwinąć się, w jaki sposób ty możesz rozwinąć ten proces. Standstill, zatrzymanie. Czyli jest w tym vibe jakiegoś chęci ruchu, ale muszę wiedzieć, gdzie jest największa wartość procesu, który przeszedłeś. Czyli inwestycje. Co masz zainwestować, skoro znasz proces, wyszliście z procesu, wiecie, że jesteście dalej w komunikacji z brakiem wiedzy, idziecie do środka i to, co widzicie, to spotykacie się z ścianą braku wyższej perspektywy, pomimo tego, że mówicie, że przeszliście proces. Proces się skończył, więc dlaczego nie macie wyższej perspektywy na to, co się dzieje? Słońce odwrócone i trzy kielichy. Jesteście nawet w tym momencie, w którym akceptujecie brak wizji, akceptujecie, mówicie do mnie, jest jak jest. Mówicie do mnie, jest jak jest. I okej. Jestem, mówicie mi, że jestem w stanie kontynuować moją podróż emocjonalną, ponieważ na tym stawiam mój największy fundament, albo na tym stawiam pałeczkę. I tak jakbym sztafeta, widzę sztafetę, że jesteś w drużynie, która przekazuje sobie pałeczkę i w tej sztafecie mówisz, jest jedna droga, jest jeden tor, jest jak jest, przekazujemy sobie pałeczkę, jestem w stanie iść z tym, ale w dalszym ciągu ma to rozdźwięk z tym, co widzicie jako wizję waszego nowego początku czy waszej nowej inwestycji. Chęć wycofania się małżeństwo, czyli
związek z tą komunikacją. Nieprzebudzoną. Akceptujecie wasz Matrix. W jakimś stopniu zaakceptowaliście Matrix na jakimś poziomie. Okej. Mówicie, to jest mój system, w którym jestem. To jest moja ciemność, w której jestem i ją akceptuję. I mam wrażenie, że to ty w tej sztafecie jesteś każdą osobą, która sobie podaje pałeczkę dalej, kiedy przebiegnie swoją trasę. No ale dobiegliście do mety i okazuje się, że nie chodziło o to, żeby wygrać z innymi, tylko chodziło o to, żeby dobiec do mety. I to wszystko. Doradca. Pod spodem mamy dziecko. Jest w tym sens takiego poczucia, dobra, zapracowałem sobie na to, żeby ukończyć tą sztafetę, ale co dalej? Czy podczas tej sztafety podjęliście walkę o przetrwanie, czyli tak jakbyście podjęli decyzję, że biegniecie pomimo bólu, szybko. Szybko. Czyli najpierw byliście w zawieszeniu, później widzieliście toksyczność tego zawieszenia i wtedy ruszyliście szybko. Mówię o tym momencie, kiedy byliście w tej sztafecie i kiedy sami sobie przekazywaliście pałeczkę, że tak jakbyście sami siebie przypuszczali, że możecie coś zrobić dalej. Sami sobie pozwalaliście na to, żeby wziąć od kogoś z tyłu tą pałeczkę, dobra, biorę ją i biegnę dalej, po to, żeby przekazać dalej pałeczkę. To jest tak, jakby dostarczać sobie miłości, czy samouznania, czy samoakceptacji w tej walce cały czas jakby o krok akceptując siebie jeszcze bardziej, jeszcze głębiej. I teraz zastanawiacie się, gdzie daliście najwięcej z siebie, która pałeczka była, w którą pałeczkę, powiedzmy, było pięć razy przekazywana pałeczka, powiedzmy, od osoby do osoby. I zastanawiacie się, która z tych pałeczek była tą pałeczką, która teraz jest waszym nowym początkiem, który jest tą największą inwestycją, tą prawidłową inwestycją. 5-5, kontrola. 4-4, poświęcenie. 5, ukochany, ukochana, odwrócone. To jest tak, jakby biec w tej sztafecie w poświęceniu tylko dlatego, że wiem, że chcę sobie udowodnić, że kogoś, coś kocham. Że coś jest dla mnie, że ktoś jest dla mnie. Czyli ciągłe udowadnianie swojej racji.
ciągłe udowadnianie swojej pozycji. Gwiazda. I jednocześnie wiedząc, że jesteście w pozycji przegranych, jeżeli rozumiecie, co mam na myśli. Czyli doświadczając, tak jak czytanie wczoraj, tak? Zrobisz dla siebie sprawiedliwość. Mam wrażenie, że to robienie dla siebie sprawiedliwości miało polegać na przekazywaniu sobie dalej pałeczki w geście kontynuuję, stawiam na siebie. Pomimo tego, że nie ma równego zaangażowania ze strony wszechświata, który nie jest nie oddaje ci tego samego tyle, ile włożyłeś w tą sztafetę. I dlatego pytasz, okej, skoro nie jestem amatorem, skoro znam proces, skoro ukończyłem ten proces kilkanaście razy, gdzie jest w takim razie, gdzie była moja najtrafniejsza inwestycja? Coś w tym stylu. Jakie moje systemy wierzeń, które pozostały ze mną, wypracowały dla mnie najbardziej adekwatną propozycję rozwoju? Coś w tym stylu. Okej. Zrobię przedłużone czytanie, więc zobaczymy, co jeszcze tutaj będzie chciało się urodzić z tego czytania. Jeżeli jesteście zainteresowani, to napiszcie do mnie maila. A jeżeli to wszystko, to dziękuję i do następnego. Pa!